chaos w Afganistanie. Pentagon zaniepokojony ofensywą talibów. Pentagon. Sytuacja w Afganistanie zmierza w złą stronę. Sytuacja w Afganistanie zmierza w złą stronę, ocenił rzecznik Pentagonu George Kirby po zajęciu przez talibów stolic 6 afgańskich prowincji. Do Dohy udał się w poniedziałek specjalny wysłannik USA do spraw negocjacji pokojowych w Afganistanie Zalmay Khalilzad. Podczas serii spotkań zaplanowanych na najbliższe 3 dni, Khalilzad, dzięki wysiłkom którego zostało zawarte w lutym 2020 rok porozumienie talibów z USA, będzie starał się przekonać swych rozmówców do ograniczenia przemocy, zawarcia rozejmu i uznaniu za żelazną zasadę, że władza narzucona siłą nie będzie uznawana, poinformował Departament Stanu w poniedziałek. Amerykanie liczą, że talibowie wstrzymają ofensywę militarną i podejmą poszukiwanie rozwiązań politycznych, pisze w komentarzu Reuters. W wyniku błyskawicznej ofensywy zbrojnej, którą rozpoczęli po tym, jak wojska międzynarodowe zaczęły wycofywać się z kraju, talibowie zajęli najpierw obszary wiejskie na południu i zachodzie Afganistanu oraz kluczowe posterunki graniczne. Od kilku dni podbijają stolice prowincji. W ich rękach jest 6 miast spośród stolic 34 prowincji, w tym Aibak w północnym Afganistanie, który jest stolicą prowincji Samangan oraz Talokan, stolica prowincji Tahar na północnym wschodzie. Wcześniej, w niedzielę talibowie zdobyli Kunduz i Sarepol, a dzień wcześniej Shebergkhan. W piątek talibowie przejęli kontrolę nad pierwszą regionalną stolicą, miastem Zarandż południowej prowincji Nimruz. Jesteśmy zatroskani tym trendem, podkreślił w poniedziałek George Kirby. Tym bardziej, że siły afgańskie mają potencjał, by podjąć walkę z bojownikami, zaznaczył. Mają swe oddziały zbrojne, mają ludzi, którzy mogliby stanąć w obronie tych miast, kontrolują większość regionalnych stolic. To jest bardziej pytanie o przywództwo, które chcieliby, żeby się tam wyłoniło, dodał rzecznik Pentagonu. Zdobycze terytorialne uskrzydlają talibów, którzy wierzą, że wkrótce przejmą kontrolę nad całym krajem. Rzecznik talibów powiedział w niedzielę telewizji Al Jazeera, że nie ma porozumienia z rządem w Kabulu w sprawie zawieszenia broni. Ostrzegł także Stany Zjednoczone przed planowaniem kolejnej interwencji militarnej w Afganistanie.